Dzień dobry Państwu. Witam na pierwszym spotkaniu Akademii Spółek Kapitałowych 2023. Cieszę się, że są Państwo z nami w tej edycji. Widzę trochę nazwisk osób, które już uczestniczyły w latach poprzednich. Widzę też trochę nazwisk, których nie rozpoznaję, także cieszę się, że trafiamy do nowych odbiorców. Dzisiejsze spotkanie będzie dotyczyło tematyki granicy osobowości prawnej spółki kapitałowej. Będzie je prowadził dr Piotr Kuźnicki i przyznam, że to monografia pana doktora zainspirowała nas do tego, żeby ten temat poruszyć w ramach tej edycji. Także bardzo się cieszę, że dr Kuźnicki jest z nami i będzie mógł poprowadzić to spotkanie. Na początku pozwolę sobie wspomnieć jeszcze o certyfikatach, właśnie dlatego, że widzę trochę nowych osób. Poza tym nieco zmieniły się w tym roku zasady przyznawania certyfikatów uczestnictwa, także dla tych z Państwa, którzy mogą być zainteresowani, powiem, że tak jak w ubiegłych latach po każdym spotkaniu przesyłaliśmy testy sprawdzające Państwa wiedzę, czy po prostu sprawdzające, czy zapoznali się Państwo z tematyką spotkania, tak w tym roku postanowiliśmy, że osoby, które są z nami obecne na żywo, będą po prostu wypełniały listę obecności, a osoby, które nie mają czasu, nie mają możliwości uczestniczyć na żywo, będą mogły tak jak w latach ubiegłych oglądać nasze spotkania na naszym kanale edukacyjnym na YouTube i później odpowiadać na pytania testowe, żeby potwierdzić zapoznanie się z materiałem. Także jeśli chcą Państwo jakieś szczegółowe informacje, to można je znaleźć na naszej stronie internetowej www.akademiaspółekkapitałowych.pl. Zapraszam na tę stronę. Są tam również podane tematy tegorocznych spotkań. Pozwoliliśmy sobie zostawić w kilku miejscach pustą informację, to znaczy nie podajemy jeszcze wszystkich prowadzących tegorocznej edycji. Po części dlatego, że idąc za sugestiami ze zeszłorocznej ankiety, chcemy się otworzyć także na Państwa pomysły, więc jeśli są jakieś osoby, które Państwo uważają, że byłyby wspaniałe do uczestniczenia w dyskusjach na konkretne tematy, które są przewidziane w harmonogramie, proszę do nas pisać, będziemy oczywiście uwzględniać to w miarę możliwości. A nie przedłużając już tego wstępu, pozwolę sobie przedstawić dzisiejszych panelistów. Przede wszystkim jest z nami adwokat dr Piotr Kuźnicki, specjalizujący się w prawie spółek, transakcjach M&A i sporach korporacyjnych. Jest on wykładowcą akademickim, adiunktem na Wydziale Prawa Uniwersytetu SWPS w Warszawie, a w jego obszarze zainteresowań badawczych pozostają m.in. kwestie odpowiedzialności członków organów i wspólników spółek, ład korporacyjny, efektywność działania spółek, komparatystyka polskiego i amerykańskiego prawa spółek. Pan doktor ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Na tym samym uniwersytecie uzyskał stopień doktora nauk prawnych za wyróżnioną pracę doktorską właśnie pod tytułem Granica osobowości prawnej spółki kapitałowej. Jest on również absolwentem studiów LLM na Berklee School of Law, specjalizacja z zakresu prawa handlowego. Witamy panie doktorze. Dzień dobry, witam wszystkich. Jest z nami również adwokat dr Paweł Mazur, który jest adwokatem stanu Nowy Jork oraz Senior Associate w Departamencie Korporacyjnym Kancelarii Rymasz z Dort Maruta. Ukończył z wyróżnieniem studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, otrzymał tytuł LLM w dziedzinie prawa spółek na New York University School of Law i obronił pracę doktorską z prawa cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie jest adiunktem na Uniwersytecie SWPS, gdzie prowadzi zajęcia z prawa cywilnego i handlowego w ramach studiów magisterskich oraz podyplomowych. Witam panie doktorze. Dzień dobry, witam państwa. Kolejnym z gości jest radca prawny dr Ariel Mucha. Jest on adiunktem w Instytucie Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, doktorem nauk prawnych Uniwersytetu Jagiellońskiego, specjalizacja prawo handlowe, na podstawie obrony pracy doktorskiej pod tytułem Transgraniczna mobilność spółek w prawie Unii Europejskiej i Polski.
Ukończył studia prawnicze na UJ z wynikiem bardzo dobrym, a jego praca magisterska pod tytułem Kodeksy ładu korporacyjnego została wyróżniona w konkursie przeglądu prawa handlowego. Przyznam szczerze, że jest tutaj bardzo dużo informacji w tym biogramie. Myślę, że nie będę przytaczać ich wszystkich, tym bardziej, że doktor Mucha jest naszym gościem już chyba, no nie wiem, z piąty raz prawdopodobnie, więc większość z Państwa pewnie świetnie już go kojarzy, a jeśli nie, to zapraszam również na naszą stronę, gdzie są szczegółowe biogramy wszystkich tegorocznych panelistów. Arielu, witam Cię. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Witam Państwa. Ostatnim z naszych dzisiejszych panelistów jest adwokat Wojciech Łysek. Jest to doradca restrukturyzacyjny i adwokat oraz counsel w warszawskim biurze kancelarii Dentons. Jest on członkiem zespołu postępowań sądowych i arbitrażu oraz praktyki sporów korporacyjnych. Specjalizuje się w obsłudze postępowań spornych z udziałem przedsiębiorców ze szczególnym uwzględnieniem sporów korporacyjnych. Jest również autorem komentarzy w prasie i portalach branżowych oraz wykładowcą na studiach podyplomowych na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Witam, panie mecenasie. Dzień dobry. I to już są wszyscy z naszych dzisiejszych panelistów, także oddaję głos moderatorowi, który wygłosi również wykład wprowadzający do tematyki dzisiejszego spotkania. Panie Piotrze, oddaję głos. Pani Maju, bardzo dziękuję za przedstawienie sylwetek wszystkich prelegentów. Ja w ramach, można powiedzieć, pewnej rozgrzewki nad debatą chciałbym przedstawić krótką prezentację, no, której celem jest oczywiście wprowadzenie nas do problematyki granicy osobowości prawnej spółki kapitałowej. Także dzielę się ekranem. Proszę Państwa, chciałbym zacząć od tego, że w zasadzie przy okazji omawiania istoty każdej spółki kapitałowej możemy mówić o takich dwóch podstawowych zasadach, które wyznaczają istotę spółki kapitałowej. Jest to zasada osobowości prawnej, zgodnie z którą spółka występuje w obrocie na zewnątrz jako samodzielny podmiot praw i obowiązków oraz zasada wyłączonej odpowiedzialności wspólników, zgodnie z którą wspólnicy nie ponoszą osobistej odpowiedzialności za zobowiązania spółki. Patrząc na te zasady z punktu widzenia znowu reguł odpowiedzialności, to możemy powiedzieć, że zasada ograniczonej odpowiedzialności wspólników chroni przede wszystkim wspólników przed wierzycielami spółki. Tak? Czyli jeżeli wierzyciel spółki wytacza powództwo przeciwko spółce, no to nie może oczywiście prowadzić egzekucji z majątku wspólników. Z kolei zasada osobowości prawnej chroni przede wszystkim spółkę przed wierzycielami wspólników. Czyli znowu, jeżeli przykładowo wspólnik weźmie kredyt, następnie przestanie go spłacać, no to bank nie będzie mógł domagać się, o ile oczywiście nie mamy tutaj jakichś zabezpieczeń, domagać się egzekucji z majątku spółki. I oczywiście obie zasady, zasada wyłącznej odpowiedzialności wspólników, jak i zasada osobowości prawnej, no ma głęboki sens ekonomiczny. No obie zasady wspierają inwestycje. No, trudno sobie wyobrazić zakup akcji spółki publicznej, czy też nie wiem, inwestycje funduszu VC w startup, gdyby ci inwestorzy mieli ponosić osobistą odpowiedzialność za zobowiązania spółki. Zasada ograniczonej odpowiedzialności wspólników z pewnością pozwala zgromadzić znaczny kapitał finansowy poprzez wkład wielu, często nieposiadających dużych sum pieniężnych przedsiębiorców. Tego współcześnie znakomitym przykładem jest chociażby crowdfunding. Zasady te obniżają również koszty transakcyjne. No, gdyby wspólnicy mieli by ponosić osobistą odpowiedzialność za zobowiązania spółki, prawdopodobnie wspólnicy byliby bardzo zainteresowani tym, co w spółce się dzieje, więc ta kontrola działań zarządu na pewno byłaby zdecydowanie większa.
Trudno też sobie wyobrazić prowadzenie postępowań sądowych przeciwko spółkom, przeciwko wspólnikom spółek, w których mamy liczny akcjonariat. Więc proszę Państwa, można powiedzieć, że te zasada wyłączonej odpowiedzialności wspólników i zasada osobowości prawnej są rozwiązaniami ekonomicznie efektywnymi. I w zasadzie trudno sobie nawet wyobrazić funkcjonowanie współczesnych gospodarek bez zasady wyłączonej odpowiedzialności wspólników czy zasady osobowości prawnej. Pojawia się jednak problem taki, że ostatecznie zawsze o losach spółki decydują ludzie. No i zdarzają się sytuacje, w których konstrukcja spółki bywa nadużywana, i po prostu konstrukcja spółki jest wykorzystywana w pewnych przypadkach w sposób nieuczciwy. I problem ten został zauważony w niektórych systemach prawnych bardzo wcześnie. Przykładem są Stany Zjednoczone, gdzie w zasadzie patrząc historycznie na rozwój zasady ograniczonej odpowiedzialności wspólników, sądy równolegle wprowadzały możliwość wyjątkowego przełamania tej zasady właśnie w sytuacjach, w których instytucja spółki jest w pewnym stopniu nadużywana. I analizując różne systemy prawne, zarówno tych krajów należących do okręgu common law, jak i civil law, można powiedzieć, że co do zasady będzie istniała wyjątkowa możliwość przełamania konstrukcji osobowości prawnej, czy też zasady wyłączonej odpowiedzialności wspólników, kiedy zostaną spełnione trzy przesłanki. Pierwsza przesłanka dotyczy całkowitej, czy niemal całkowitej kontroli dominacji wspólników nad spółką. Dlatego doktryna przebicia zasłony korporacyjnej jest najczęściej stosowana w stosunku do spółek zamkniętych. Kolejną przesłanką jest wykorzystanie tej kontroli do pewnego niesłusznego celu. I tą trzecią przesłanką to istnienie związku przyczynowego między właśnie wykorzystaniem kontroli nad spółką, a powstaniem szkody wobec osoby trzeciej. Bardzo często są to po prostu wierzyciele spółki. I proszę Państwa, gdybyśmy się spotkali w ramach Akademii Spółek Kapitałowych 15 lat temu, to myślę, że nie mógłbym się z Państwem podzielić jeszcze żadnymi wnioskami w zakresie orzecznictwa polskich sądów co do stosowania koncepcji przebicia zasłony korporacyjnej. Ta sytuacja się zmieniła, zwłaszcza po 2013 roku i obecnie mamy już ponad 30 orzeczeń sądów polskich, które właśnie poruszyły problematykę przebicia zasłony korporacyjnej. Możemy mówić o pierwszych wnioskach z tego orzecznictwa. I tak, po pierwsze, większość, przynajmniej dotychczas, większość z tych przypadków dotyczyła pomijania osobowości prawnej w stosunkach prawa pracy. To jest około 80% wszystkich orzeczeń. Orzeczenia zapadały nie tylko na poziomie Sądu Najwyższego, były to też orzeczenia sądów niższych instancji i były to przede wszystkim przypadki, w których dochodziło do relatywizacji osobowości prawnej spółki kapitałowej, niekoniecznie prowadząc do osobistej odpowiedzialności wspólników, czyli przełamania tej drugiej zasady, czyli zasady wyłączonej odpowiedzialności wspólników. Sądy odwoływały się przy okazji stosowania tej doktryny przebicia zasłony korporacyjnej na rozmaite instrumenty prawne. Najczęściej był to artykuł 58 KC, czyli nieważności czynności prawnej. W części orzecznictwa sądy po prostu odwoływały się do doktryny przebicia zasłony korporacyjnej
przy okazji po prostu interpretacji konkretnych przepisów prawa. I w kilku przypadkach sądy nie wykluczyły możliwości ponoszenia odpowiedzialności odszkodowawczej na podstawie artykułu 415 KC w sytuacji, w której wspólnik nadużył formy prawnej spółki w celu pokrzywdzenia wierzycieli tej spółki. I oczywiście, proszę Państwa, nie mamy czasu na omówienie tych wszystkich orzeczeń dzisiaj, ale jakby moja ogólna refleksja nad tymi orzeczeniami jest taka, że sądy rzeczywiście w wielu przypadkach potrafiły wyjść poza ściśle językową wykładnię przepisów prawa i rzeczywiście starały się w sposób funkcjonalny rozstrzygnąć dany spór, powołując się na właśnie doktrynę przebicia zasłony korporacyjnej. I w moim odczuciu no, mamy na ten moment jakby wyraźny sygnał w orzecznictwie, że ta granica osobowości prawnej spółki kapitałowej no, nie ma charakteru absolutnego. I istnieją przypadki, w których sąd może jednak nie traktować tych zasad w sposób absolutny. I proszę Państwa, na końcu wprowadzenia do tego wykładu chciałbym krótko wspomnieć o pewnej namiastce doktryny przebicia zasłony korporacyjnej, która pojawiła się wraz z wejściem w życie nowego prawa holdingowego w październiku 2022 roku. Tam pojawił się przepis, to jest artykuł 22 z indeksem 14 KSH, który pozwala na ponoszenie odpowiedzialności przez spółkę matkę wobec wierzycieli spółki zależnej. I proszę Państwa, Moja ogólna refleksja na temat tego artykułu jest taka, że ja mam wrażenie, że on nie będzie mimo wszystko często wykorzystywany w praktyce, bo mam wrażenie, że no, prawo holdingowe jednak w praktyce będzie bardzo rzadko stosowane przez spółki. Po drugie, jeżeli chodzi o sam sposób regulacji, tutaj uważam, że sama regulacja ma sporo mankamentów. Proszę Państwa, no, przykładowo spółka matka będzie mogła wyłączyć swoją odpowiedzialność, jeżeli wykaże, że szkoda nie powstała w następstwie wykonania przez spółkę zależną wiążącego polecenia. Teraz pytanie, czyli jeżeli polecenie było niewiążące albo nieformalne, to spółka będzie mogła wyłączyć się z tej odpowiedzialności? Wydaje się, że będzie to bardzo prosty manewr, żeby tą odpowiedzialność wyłączyć spółki matki. Kolejne pytanie, które się pojawia, to czy jeżeli spółka matka złoży wniosek o ogłoszenie upadłości we właściwym czasie spółki zależnej, to czy również będzie wówczas nie ponosiła odpowiedzialności za zobowiązania? No i jeżeli tak, to znowu mamy bardzo prosty mechanizm uniknięcia tej odpowiedzialności. Proszę Państwa, paragraf drugi wskazuje na domniemanie, że szkoda, o której mowa w paragrafie pierwszym, obejmuje wysokość niezaspokojonej wierzytelności wobec spółki zależnej. To w przypadkach sporów dotyczących odpowiedzialności odszkodowawczej spółki matki wobec wierzycieli spółki zależnej no akurat nie jest bardzo pomocne. Ta przesłanka jest akurat dość łatwa do wykazania. Z kolei paragraf trzeci mówi o tym, że przepisy paragrafu 1 i 2 nie naruszają przepisów ustanawiających dalej idącą odpowiedzialność spółki dominującej. To pytanie, o jakie przepisy chodzi. W trakcie prac nad tym przepisem został powołany właśnie artykuł 415 KC, czyli ogólny przepis dotyczący odpowiedzialności odszkodowawczej. Więc ogólnie ja nie widzę dużej przewagi. Znaczy przewagi artykułu 22 z indeksem 14 wobec istniejącej podstawy prawnej, czyli właśnie zastosowania artykułu 415 KC w sytuacji, w której rzeczywiście wierzyciele spółki zależnej domagaliby się odpowiedzialności
odszkodowawczej za delikt własny wspólnika tej spółki. I proszę Państwa, tyle słowem wprowadzenia do naszej dyskusji i debaty. I ponieważ jesteśmy przy odpowiedzialności odszkodowawczej i stosowaniu artykułu 415 KC, to ja może zacząłbym od pytania do mecenasa Wojciecha Łyska o problemy, które mogą się pojawić w praktyce procesowej, jeżeli chodzi o stosowanie artykułu 415 KC i właśnie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wobec wspólników spółek, właśnie z tej perspektywy jakby procesowej, tak? Czy to jest łatwe zadanie, czy to jest trudne zadanie, już patrząc stricte z punktu widzenia tej działki naszej polskiej procesowej. Także oddaję głos. Bardzo dziękuję. Właściwie zacząć można od tego, że w Polsce generalnie dochodzenie roszczeń przed sądem nie jest rzeczą łatwą i generalnie to powód ma zazwyczaj pod górkę. A w przypadku dochodzenia roszczeń od wspólników czy osób, które tak naprawdę kierowały tymi wehikułami, które zostały wykorzystane do wyrządzenia szkody, no to pewnie jest, można powiedzieć, jeszcze trudniej, ponieważ raz jest to konstrukcja w pewien sposób może nie tyle nieoczywista, co z którą sądy raczej mają rzadko do czynienia, a dwa, no jest ona, dochodzenie tych roszczeń jest rzeczywiście wymagające, w szczególności pod względem dowodowym. No i oczywiście 415, znamy przesłanki, zdarzenie wyrządzające szkodę, szkoda, związek przyczynowy, bezprawność, wina. Natomiast pierwsze pytanie, jakie w ogóle powinniśmy sobie postawić, konstruując taki pozew, to właściwie kogo powinniśmy pozwać, tak? I gdzie przebiega granica wehikułu, a tak naprawdę osób decyzyjnych? No bo okej, w takim dość prostej sytuacji, gdzie mamy, nie wiem, spółkę, nie wiem, z ograniczoną odpowiedzialnością, jest osoba fizyczna jedynym wspólnikiem, no wydaje się tutaj ta sytuacja łatwa, ale pewnie jeżeli ktoś chce wykorzystać osobę prawną do wyrządzenia komuś szkody, to zazwyczaj ta struktura będzie bardziej złożona, tak? Czyli będziemy mieli, no powiedzmy, polską spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, gdzie wspólnikiem będzie inna spółka, jej znowuż wspólnikami będzie inny podmiot. No i ten łańcuszek może być, zrobić się rzeczywiście długi. Co więcej, jeżeli ktoś sobie dobrze tę sprawę przemyśli, no to wplecie w ten łańcuszek jakiś być może wehikuł cypryjski, może spółkę z jurysdykcji, no właśnie, innego państwa, czy wręcz nie tyle europejskiego, co z innego kontynentu, co sprawi, że na pewno wybór osoby, którą finalnie powinniśmy pozwać, nie jest taki prosty. Co więcej, w przypadku na przykład wehikułów cypryjskich, no to mamy ten problem, że ustalenie, kto jest wspólnikiem takiego podmiotu, też nie jest łatwe, ponieważ w tym rejestrze, który jest dostępny online na przykład, no to informacji o wspólnikach się nie ujawnia. Zatem mamy pewien konglomerat podmiotów, które możemy rozważać, jeśli chodzi o pozwanie. Na szczęście no tutaj z pomocą przychodzi artykuł 422 KC, który reguluje kwestię odpowiedzialności osób, nie tylko które bezpośrednio wyrządziły szkodę, ale na przykład nakłaniały czy były pomocne do wyrządzenia szkody, oraz co istotne, i myślę, że tutaj często ta kwestia może się pojawić, artykuł 422 KC też reguluje odpowiedzialność osoby, która świadomie skorzysta
korzystała z wyrządzonej drugiemu szkody. Zatem pewna droga dojścia do tego beneficjenta rzeczywistego deliktu, no niby, wydaje się, że ścieżka jest, natomiast ustalenie tej osoby nie jest taka, nie jest takie proste. Druga rzecz, jaka się nasuwa, ale może nie będę tutaj wchodzić w to głębiej, to jest kwestia prawa właściwego jurysdykcji, no bo jeżeli mamy spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością polską i później łańcuszek innych podmiotów, gdzieś tam podmiot cypryjski, no to ta jurysdykcja sądu polskiego być może jakoś będzie uzasadniona, natomiast co w sytuacji, jeżeli bezpośrednio tym wehikułem wyrządzającym szkodę jest właśnie podmiot prawa obcego. Zatem to jest taki element, który zawsze należy rozważyć. Kolejna rzecz, czyli szkoda. Pewnie wydaje się, że należałoby przyjąć, że tą naszą szkodą będą utracone pieniądze, tak? W takim najbardziej klasycznym i łatwym do wyobrażenia sobie przypadku, czyli nie wiem, pożyczamy komuś pieniądze i nam nie oddaje już tych pieniędzy, no to rzeczywiście liczenie tej szkody nie powinno nastręczać trudności, natomiast mogą się pojawić sytuacje, gdzie druga strona, która spowodowała naszą szkodę, ona miała nam świadczyć pieniądze, a my na przykład sprzedaliśmy jakąś rzecz jej albo miała nam świadczyć usługi. Tutaj pojawiają się pewne trudności, jeśli chodzi o oszacowanie tej szkody, a niestety nie mamy tutaj też specjalnie sprzyjających nam domniemań. Na przykład pamiętamy, że na przykład w prawie upadłościowym mamy domniemanie w przypadku niezłożenia wniosku o ogłoszenie upadłości tego, że szkoda to niezaspokojona wierzytelność. U nas, czy w przypadku deliktu, o którym rozmawiamy, takiego domniemania nie ma, ale wydaje się, że co do zasady właściwie to powinno funkcjonować w podobny sposób. Kolejna kwestia, odpowiedzenie sobie na pytanie, czy zanim wytoczymy powództwo przeciwko wspólnikowi czy osobie decyzyjnej, powinniśmy dochodzić roszczeń przeciwko samej spółce, wehikułowi, który został wykorzystany do wyrządzenia nam szkody, no bo możemy narazić się na zarzut, że tak naprawdę nigdy nie próbowaliśmy odzyskać naszych pieniędzy od wehikułu, zatem skąd wiemy, że ponieśliśmy szkodę? Oczywiście często z góry jest wiadomym, że spółka jest tak naprawdę pusta i dochodzenie roszczeń od niej nie ma żadnego sensu, natomiast może się pojawić zarzut z drugiej strony, że nie próbowaliśmy odzyskać należności w ten domyślny sposób, czyli po prostu z tytułu zawartej umowy ex kontraktu. Kolejna rzecz i wydaje mi się najtrudniejsza, czyli bezprawność i wina. O ile z bezprawnością pewnie sobie poradzimy, przy czym nie będzie to prawdopodobnie bezprawność rozumiana jako naruszenie konkretnego przepisu prawa, ale raczej będzie to naruszenie zasad współżycia społecznego, co zawsze zapala jakąś tam lampkę z tyłu głowy, że nie każdy sąd może, prawda, potraktować zasady współżycia społecznego tak samo i dopatrzyć się w nieuczciwym zachowaniu naruszenia tychże zasad. Ale największym problemem wydaje się kwestia wykazania winy, tak? To jest tego, że rzeczywiście ktoś usiadł sobie, pomyślał i stwierdził, dobra, to ja założę spółkę i kogoś, mówiąc kolokwialnie, oszukam, ponieważ tak naprawdę jako powód nie mamy dostępu do żadnych dokumentów, stenogramów, rozmów, maili, którymi dysponuje druga strona, w tym przypadku decydent, który wykorzystał spółkę do wyrządzenia szkody. No i oczywiście mamy instrumenty w KPC pod tytułem artykuł 248 i zobowiązanie do przedłożenia dokumentów, mamy zabezpieczenie dowodu, no ale te instrumenty są w pewien sposób, można powiedzieć, niedoskonałe i mogą
nie będą nam zawsze sprzyjać, czy nie doprowadzą do tego, czego byśmy oczekiwali. Ustawodawca jakiś czas temu wprowadził postępowanie w sprawach własności intelektualnej. Są tam instrumenty bardziej rozbudowane, jeśli chodzi o pozyskiwanie dowodów. Mamy zabezpieczenie środka dowodowego, wyjawnienie środka dowodowego, mamy wezwanie do udzielenia informacji. Natomiast wydaje się, że większość tych postępowań deliktowych, o których rozmawiamy dzisiaj, czy o których mówię, nie będą sprawami własności intelektualnej w rozumieniu KPC, stąd ten wachlarz ułatwień będzie nam niedostępny. Pomysłem na to, czy próbą zmierzenia się z tym problemem jest być może wykreowanie takiego roszczenia przeciwko drugiej stronie, które stanowiłoby na przykład, podpadało jako czyn nieuczciwej konkurencji, wtedy moglibyśmy wykreować sobie właściwość tegoż postępowania w sprawach własności intelektualnej i skorzystać z tych udogodnień dowodowych. No ale oczywiście nie w każdej sprawie tak można zrobić i generalnie nie jest to oczywiste. Stąd myślę, że tutaj głównym problemem, jaki możemy napotkać, jest niestety to, że nie będziemy w stanie wykazać winy drugiej strony, ponieważ jeżeli ten czyn wyrządzający nam szkodę będzie dobrze przemyślany, ubrany w szaty, które z pozoru wydają się normalnymi działaniami biznesowymi, czyli będziemy mieli podpisaną umowę, później transfer pieniędzy w górę na zasadzie, nie wiem, obniżenia kapitału zakładowego, później to zostanie zwrócone kolejnemu podmiotowi w ramach zwrotu fikcyjnej pożyczki, no to rzeczywiście będzie bardzo, bardzo ciężko tenże łańcuch uzasadnić tym, że to było po prostu oszustwo. Oczywiście mamy instrument w KPC tak zwanych domniemań faktycznych, tak, że sąd może wyprowadzić pewne wnioski z faktów nieudowodnionych, ale z uwagi na to, że inne okoliczności zostały udowodnione, ale no tutaj trzeba by było rzeczywiście odwagi sędziego, który nie będzie się bał podjąć decyzji, no być może niestandardowej. Stąd wydaje się i tutaj myślę, że zakończę tę wypowiedź, że no, dochodzenie roszczeń od wspólników czy decydentów, którzy zdecydowali się wykorzystać mechanizm osoby prawnej do wyrządzenia szkody, no, stawia wiele wyzwań przed nami, dochodzenie tych roszczeń i zanim wytoczymy powództwo, no, trzeba rzeczywiście dość mocno zastanowić się, kogo chcemy pozwać i czy mamy pomysł na to, jak wydobyć niezbędne dowody, które są w posiadaniu drugiej strony. Bardzo dziękuję, panie mecenasie. I ja może, że krótki swój komentarz do tej wypowiedzi, bo tak, na pewno im prostsza struktura, im mniej wspólników, tym będzie prościej. Zresztą to jest, jakby pana refleksje są też spójne z doświadczeniami tych zagranicznych systemów prawnych, których to orzecznictwo jest bardzo bogate. Przykładem jest właśnie prawo amerykańskie, gdzie nawet badania nad orzecznictwem pokazują, że im mniejsza struktura, czyli im mniej na przykład wspólników w spółce, tym skuteczność przebicia zasłony korporacyjnej jest większa. Im większa ilość wspólników, tym skuteczność przebicia jest mniejsza, do tego stopnia, że oczywiście w zasadzie doktryna ta nie funkcjonuje w spółkach publicznych. Wykazanie winy, to też się zgadzam w 100%, nie byłoby możliwe. Więc oczywiście ta konstrukcja pewnie będzie najczęściej do zastosowania właśnie w przypadkach jednak spółek zamkniętych. No i oczywiście dużo będzie zależało od sprawności pełnomocników i tak. Tak naprawdę, umówmy się, środków, których będzie miał wierzyciel, żeby taki dość skomplikowany proces prowadzić. Ale proszę Państwa,
jakby zdając sobie sprawę z tego, że oczywiście stosowanie w praktyce artykułu 415 KC no, może być problematyczne z punktu widzenia procesowego, to znowu patrząc na kraje kręgu civil law, które do doktryny przebicia zasłony korporacyjnej stosują odpowiedni właśnie artykułu 415 KC, no to właśnie pojawia się pytanie, jakie są doświadczenia zagranicznych systemów prawnych i chyba warto tu sięgnąć do systemu niemieckiego, gdzie orzecznictwo korzysta z podobnego do artykułu 415 KC przepisu przy dochodzeniu właśnie odpowiedzialności odszkodowawczej wobec odpowiedzialności odszkodowawczej wspólników wobec wierzycieli. No i bogate doświadczenie w tym zakresie ma dr Mazur. Także jeżeli chodzi o system niemiecki, także oddam głos teraz doktorowi Mazurowi. Bardzo dziękuję. Pozwolę sobie parę słów dorzucić na temat prawa niemieckiego. Doświadczenia niemieckie są bardzo interesujące w kontekście dyskusji, którą toczymy obecnie w Polsce, ponieważ w Niemczech widoczna jest ewolucja od klasycznej odpowiedzialności przebijającej, rozumianej jako odpowiedzialność solidarna wspólnika za zobowiązania spółki, a więc odpowiedzialność rozumiana trochę jak odpowiedzialność za cudzy dług, czyli dług spółki, w kierunku odpowiedzialności zbliżonej do tego, o czym mówił pan mecenas i wcześniej dr Kuźnicki, czyli odpowiedzialności o charakterze deliktowym za czyn własny wspólników związany z pewnym ich oddziaływaniem na spółkę. Są to filozoficznie dwie zupełnie nieodrębne koncepcje. W prawie niemieckim początkowo bardzo silna była koncepcja pierwsza, zakładająca właśnie to, że w pewnych momentach jesteśmy w stanie popatrzeć poza ten welon korporacyjny, poza zasłonę korporacyjną. Źródłem możliwości przebicia zasłony korporacyjnej było pewne takie podejście filozoficzne niemieckiej doktryny, które zakładało, że ograniczenie odpowiedzialności nie jest jakąś immanentną cechą spółki z ograniczoną odpowiedzialnością czy spółki akcyjnej, ogólnie korporacji, lecz pewnym przywilejem, który ustawodawca wspólnikom nadaje, jakąś szczególną korzyścią. I w tym zakresie pojawiły się dwie koncepcje patrzenia poza ten welon korporacyjny. Pierwsza uzasadniała patrzenie poza welon korporacyjny kwestiami o charakterze, nazwijmy to moralno-etycznymi, czyli uznawały, że patrzenie poza welon korporacyjny jest uzasadnione nadużyciem formy spółki. Druga koncepcja miała taki charakter bardziej dogmatyczny z prawnego punktu widzenia i była oparta na konstrukcji tak zwanej redukcji teleologicznej, czyli analizowała przepis nadający ten przywilej ograniczonej odpowiedzialności i dochodziła w niektórych przypadkach do wniosku, że sposób korzystania przez wspólników z tego przywileju jest sprzeczny z celem przepisu, dlatego przywilej nie powinien przysługiwać. I jeśli chodzi o przypadki stosowania odpowiedzialności przebijającej, możemy wyróżnić trzy grupy okoliczności, które pojawiały się w orzecznictwie niemieckim i które były omawiane w niemieckiej doktrynie w ostatnich latach. To przede wszystkim pomieszanie mazejstw majątkowych spółki i wspólników, materialne niedokapitalizowanie spółki oraz doprowadzenie przez działania wspólników do unicestwienia spółki. I na tych trzech przypadkach się skupię. Najprostszy z nich i budzący najmniej wątpliwości to przypadek pomieszania mas majątkowych spółki i wspólników. Chodzi o sytuację, w której spółka przykładowo nie prowadzi księgowości, dochodzi do swobodnych, oderwanych od podstawy ustawowej przepływów majątkowych pomiędzy majątkiem osobistym a wspólnika, a majątkiem spółki. W takim przypadku nie ulega wątpliwości niemieckiej doktryny oraz niemieckiego orzecznictwa, że wspólnik może odpowiadać osobiście za zobowiązania spółki.
Jak Państwo widzicie, jak się Państwo domyślacie, dotyczy to sytuacji raczej ograniczonego kręgu podmiotów. Rzadko kiedy zdarza się, by spółki nie prowadziły księgowości z naruszeniem przepisów prawa. Chodzi prawdopodobnie o sytuację jakichś podmiotów prowadzących spółki jednoosobowe, które traktują de facto majątek spółki jako swój własny majątek. Widzimy zatem, że zakres zastosowania tego przypadku jest dosyć ograniczony. Znacznie ważniejszy był drugi przypadek, czyli przypadek tak zwanego materialnego niedokapitalizowania spółki. Przez materialne niedokapitalizowanie spółki rozumiano takie niedokapitalizowanie, które formalnie spełnia wszelkie, które mimo spełniania formalnie wszelkich przesłanek ustawowych odnoszących się do poziomu kapitałów zakładowych spółki oraz kapitałów własnych, czyli były to spółki, które nie były niewypłacalne bilansowo oraz posiadały pokryty kapitał zakładowy. Jednak biorąc pod uwagę skalę działalności tych podmiotów, środki finansowe udostępnione przez wspólnika były nieproporcjonalne, zbyt małe, stwarzały zagrożenie, że w przypadku prowadzenia dalszego działania przez spółkę, spółka nie będzie w stanie spełnić swoich zobowiązań i być może dojdzie do pokrzywdzenia wierzycieli. Czyli sytuacja tak zwanego materialnego niedokapitalizowania spółki była przez dużą część niemieckiej doktryny uznawana za dostateczny powód do przebicia zasłony korporacyjnej i obciążenia odpowiedzialnością osobistą wspólników za zobowiązania spółki. Tutaj już widzimy, że idzie to bardzo daleko, ponieważ nakładałoby takie podejście na wspólników dużo dodatkowy obowiązek względem minimalnego obowiązku w postaci wniesienia wkładu. Trzeba by obok wniesienia wkładu zapewniać spółce środki finansowe konieczne do prowadzenia jej bieżącej działalności. Byłoby to de facto faktyczne zerwanie z zasadą ograniczonej odpowiedzialności. I pogląd o tym, że materialne niedokapitalizowanie powinno prowadzić do przebicia zasłony korporacyjnej, był silnie reprezentowany w niemieckim piśmiennictwie, został jednak odrzucony w 2008 roku w słynnym orzeczeniu Gama przez Trybunał Federalny. Więc obecnie nie budzi wątpliwości, że nie ma możliwości przebicia zasłony korporacyjnej w przypadku materialnego niedokapitalizowania spółki właśnie z tego powodu, o którym mówiłem, czyli z powodu tego, że na wspólnikach nie ciąży dodatkowy obowiązek ponad obowiązek wniesienia do spółki wkładów. Trybunał Federalny stwierdził, że w takim przypadku można zastanawiać się jedynie nad odpowiedzialnością deliktową, ale ta odpowiedzialność deliktowa nie jest skuteczną formą ochrony wierzycieli, ponieważ musieliby oni wykazać związek przyczynowo-skutkowy, czyli musieliby udowodnić, że gdyby wspólnik dosypał do spółki więcej pieniędzy, to ich roszczenie byłoby w całości pokryte. Więc mamy problem zarówno z bezprawnością, czyli z doszukaniem się źródła obowiązku właśnie tego dosypania pieniędzy do spółki przez wspólnika oraz związkiem przyczynowym pomiędzy niezrobieniem tego, a nie zaspokojeniem konkretnego wierzyciela. Jest to dosyć karkołomne. Trzecia sfera to doprowadzenie do unicestwienia spółki, a więc podejmowania takich działań, które pozbawiają spółki możliwości rozwoju. Chodzi na przykład o zgodne z prawem, ale ograniczające możliwości spółki, transfery środków trwałych z majątku spółki do majątku wspólnika, albo pozbawianie spółki pewnych możliwości inwestycyjnych poprzez prowadzenie inwestycji, które pojawiły się przy okazji działalności spółki za pośrednictwem innych podmiotów. Albo takie konstruowanie grupy kapitałowej, która w jednej ze spółek tworzy centrum strat, a w innych spółkach centra zysków. Takie działania mogą prowadzić do zaprzestania rozwoju spółki, a wręcz do jej upadłości i w efekcie do pokrzywdzenia wierzycieli. I w tym zakresie początkowo niemieckie orzecznictwo uznawało, że takie działania są
przesłanką, są podstawą do przebicia zasłony korporacyjnej i do uznania, że wspólnicy odpowiadają za zobowiązania spółki. Bo takie słynne orzeczenie Bremer-Vulkan z 2001 roku, w którym uznano, że zgodne z prawem i zasadami, przepisami regulującymi transfery z majątku spółki do majątku wspólnika, takie zgodne z prawem transfery doprowadziły w konkretnym przypadku do unicestwienia spółki i przypisano solidarną odpowiedzialność wspólnikowi. Ten pogląd również obecnie jest odrzucony przez nowsze orzecznictwo od 2007 roku i orzeczenia Trichodel i uznaje się, że w takim przypadku przebicie zasłony korporacyjnej nie jest możliwe. Można jedynie sięgać ze wszelkimi problemami, o których wcześniej mówił pan mecenas, które występują również w prawie niemieckim, jedynie po odpowiedzialność deliktową. I podsumowując te trzy punkty, chciałem zwrócić uwagę na fakt, że w prawie niemieckim taka klasyczna odpowiedzialność przebijająca, taka jak anglosaskie piercing of corporate veil, czyli uznanie, że wspólnik odpowiada za dług cudzy, czyli za dług spółki, ma charakter nie tylko zupełnie wyjątkowy, ale też coraz bardziej marginalny. To znaczy koncepcja, która zyskuje duże zainteresowanie doktryny polskiej, stopniowo jest wypierana przez niemieckie orzecznictwo z niemieckiego porządku prawnego i jest zastępowana przez odpowiedzialność deliktową, gdzie sprawdzamy, czy faktycznie istnieje jakieś sprzeczne z prawem zachowanie wspólnika i zachowanie to jest związane oczywiście z wykonywaniem uprawnień korporacyjnych, a więc pośrednio z działalnością spółki. Jest to odpowiedzialność za czyn własny. I wydaje się, że jest to pewnie ważna nauka przy okazji dyskusji na temat tego, jak odpowiedzialność przebijającą ukształtować w polskim porządku prawnym. I dziękuję uprzejmie. Paweł, bardzo dziękuję. Znowu moja refleksja na tym, co powiedziałeś, też jest taka, że no, widzimy tutaj pewną ewolucję, którą przechodził system niemiecki, tak? Do bardzo liberalnych zasad, w których sądy dopuszczały możliwość przebicia zasłony korporacyjnej, nie wiem, pomieszanie sfer, czy niedokapitalizowanie. Wydaje się, że no, przesłanki te były no, bardzo liberalne, jeżeli chodzi o możliwość jednak wprowadzania wyjątków od zasady wyłączonej odpowiedzialności wspólników, no do jednak kierunku, w którym te zasady odpowiedzialności zostały dość mocno ograniczone, przy czym z tym zastrzeżeniem, że mówimy o odpowiedzialności osobistej wspólników za zobowiązania spółki, z mojej wiedzy wynika, że orzecznictwo sądów niemieckich ciągle dość odważnie stosuje tą koncepcję przebicia tylko na potrzeby relatywizacji osobowości prawnej, tak? Czyli na przykładowo na potrzeby wykładni przepisów prawa bez pociągania do odpowiedzialności wspólników spółki, no właśnie chociażby często odwołując się do celu normy prawnej. Jeśli pozwolisz, bo skróciłem swoje wystąpienie, chciałem też o tym na początku powiedzieć, nie chciałem zabierać za dużo czasu. Relatywizacja formy prawnej faktycznie ma w prawie niemieckim dwa wymiary. Pierwszy to jest ten, na którym się skupiłem, czyli przebicie zasłony korporacyjnej. Drugie to jest tak zwane przebicie przez przypisanie, czyli Durchgriffshaftung i to jest właśnie, tak jak wspominał doktor Kuźnicki, uznanie, że spółka stanowi de facto alter ego wspólnika. Do przebicia przez przypisanie dochodzi w drodze rozszerzającej wykładni przepisów prawnych i może przebicie przez przypisanie przyjąć dwa podstawowe wymiary. Pierwsze to przypisanie pewnego zachowania wspólnika w spółce. Można sobie wyobrazić sytuację, w której wspólnik większościowy spółki wprowadza w sposób podstępny w błąd kontrahenta spółki, czyli dopuszcza się podstępu. W takim przypadku niemieckie orzecznictwo dochodzi do wniosku, że podstępu dopuściła się sama spółka. Nie można zasłonić się przed odstąpieniem od umowy ze względu na wadę oświadczenia woli
mówiąc, że nie jest to błąd podstępnie wywołany przez stronę czynności prawnej, lecz przez z prawnego punktu widzenia podmiot trzeci. Drugi wymiar ma, drugi wymiar to przypisanie pewnych cech. Jeżeli mamy przepisy mówiące, że spółka musi mieć, nie wiem, że podmiot musi spełniać określone cechy, nie mieć siedzibę w Unii Europejskiej, założenie spółki tutaj nam nie pomoże, ponieważ Niemcy w drodze wykładni przepisu, takiej bardzo daleko idącej, rozszerzającej wykładni przepisu, dochodzą do wniosku, że tak naprawdę patrzymy na wspólnika, a spółka jest pewnym instrumentem, który został wykorzystany do obejścia prawa, więc celem przepisu jest raczej zapewnienie nie by jakaś skorupa korporacyjna miała siedzibę w dobrym miejscu, lecz by wspólnik miał w takim miejscu siedzibę. To jest dyskusja, która w Polsce jest żywa na gruncie ustawy o radiofonii i telewizji ostatnio zresztą, gdzie mamy podobny klasy przepis. I w tym zakresie Niemcy dalej są zdecydowanie bardzo odważni. Bardzo dziękuję. Teraz tak, bo mecenas Łysek wspomniał o problematyce jurysdykcji. No bo proszę Państwa, bardzo często przecież będziemy mieli do czynienia właśnie z taką sytuacją, no zwłaszcza nie, w Unii Europejskiej, gdzie istnieje wspólny rynek, w czasach globalizacji, gdzie no, wspólnikiem spółki będzie osoba prawna czy osoba fizyczna mająca, czy mieszkająca czy mająca siedzibę za granicą. No i jeżeli będziemy chcieli zastosować tą doktrynę, tak, doktrynę przebicia zasłony korporacyjnej, tak, i pójść po majątek tego wspólnika, który nadużył formy prawnej spółki, no to powstaje pytanie, jak powinniśmy ustalić. Po pierwsze, najpierw musimy ustalić sąd właściwy, a następnie jakie prawo właściwe powinniśmy stosować w tego typu sytuacjach. Sprawa chyba wydaje się bardzo skomplikowana, stąd kieruję się do doktora Muchy, który jest ekspertem w zakresie problematyki kolizyjnej. Na pewno zajmuję się tą problematyką, co do bycia ekspertem. Mam z pewnością bardzo wiele wątpliwości, bo tematyka nie należy do łatwych, głównie z tego, proszę Państwa, powodu, że przepisy unijne, te dotyczące albo ujednolicające, albo harmonizujące nam prawo w zakresie czy to jurysdykcji, czy w zakresie prawa właściwego, odnoszą się czasami tylko do zagadnień prawno-spółkowych albo w sposób taki szczątkowy, albo wręcz wyłączając swoje zastosowanie, tak jak ma to miejsce chociażby na gruncie rozporządzeń Rzym I i Rzym II. I w rezultacie, proszę Państwa, no, mamy pewną lukę prawną, jeżeli chodzi o harmonizację prawa w zakresie zarówno jurysdykcji, jak i prawa, zwłaszcza prawa kolizyjnego i zagadnień związanych z prawem korporacyjnym na gruncie prawa unijnego, a z drugiej strony na gruncie prawa unijnego no, musimy pamiętać, no, nawiązując też do tego, co powiedział mecenas Łysek, prawo unijne dozwala spółkom na zakładanie swojej działalności, na założenie spółki w dowolnym miejscu, w dowolnym kraju członkowskim i to wynika ze swobody przedsiębiorczości, artykuł 54 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Czyli spółka może być założona gdziekolwiek i prowadzić działalność w jakimkolwiek innym państwie członkowskim, a jeszcze jeżeli dodamy do tego orzeczenie w sprawie Polbud i taką dyrektywę, której zamiarem ma być, która powinna już być implementowana do polskiego systemu z końcem stycznia bieżącego roku, ale z tego, co dzisiaj też patrzyłem, jeszcze na to sobie trochę poczekamy, ale chodzi tutaj o zagadnienie transgranicznych, chociażby przekształceń, bo tam transgraniczne łączenia już zostały zharmonizowane na gruncie dyrektywy
o łączeniach transgranicznych, natomiast generalnie chodzi o zagadnienie możliwości zmieniania siedziby, zmieniania prawa właściwego lex societatis poprzez przeprowadzenie odpowiednich procedur. Czyli właściwie, proszę Państwa, z perspektywy międzynarodowej, z perspektywy unijnej, spółka może prowadzić gdziekolwiek działalność, może być założona w każdym kraju członkowskim, a na dodatek może zmieniać swoją przynależność, jeżeli chodzi o prawo spółek, praktycznie w każdym możliwym momencie po przeprowadzeniu odpowiedniej procedury. No i w związku z takim tłem legislacyjnym pojawiają się liczne problemy, jak tak naprawdę zakwalifikować z perspektywy kolizyjnej kwestie związane chociażby z przebiciem zasłony korporacyjnej i pociągnięciem wspólników czy akcjonariuszy spółki do odpowiedzialności, bo na tym się głównie będę skupiał. Znaczy tych problemów jest znacznie więcej związanych z pominięciem osobowości prawnej, ale też ze względów czasowych wypada tylko mi skupić się na tych kwestiach, no i również problemach jurysdykcyjnych. Tak? I zaczynając od tego ostatniego problemu, wydawałoby się, że sprawa jest w miarę rozwiązana. To znaczy Trybunał Sprawiedliwości miał okazję wypowiedzieć się w sprawie, może nawet nie w uproszczeniu, ale w sprawie szwedzkiej UFAP, w której to poruszana była problematyka odpowiedzialności członków zarządu oraz wspólników spółki wobec wierzycieli tej spółki. No a więc poruszana była generalnie problematyka przebicia zasłony powodująca odpowiedzialność funkcjonariuszy i wspólników spółki. I w tej sprawie Trybunał stwierdził, mając na względzie treść rozporządzenia Bruksela 1, obecnie Bruksela 1 bis, czyli rozporządzenia, które ujednolica nam prawo w Unii Europejskiej w zakresie jurysdykcji, że tego rodzaju sytuacje należy klasyfikować jako rodzaje czynów niedozwolonych, jako delikty i w konsekwencji zastosowanie ma tutaj artykuł 7 punkt 2 rozporządzenia Bruksela 1 bis. No, pojawia się kolejny problem, bo na razie wiemy tylko, że tak należy sklasyfikować to roszczenie, natomiast problem dalszy polega na brzmieniu tego przepisu, który przewiduje, że łącznikiem w takiej sytuacji jest zdarzenie powodujące szkodę. No i powstaje pytanie, jeżeli mamy jakąś działalność spółki, działalność czy też aktywność wspólników lub też ich bierność albo aktywność członków zarządu lub też ich bierność, tak naprawdę co tutaj powoduje nam zdarzenie powodujące szkodę? I zasadniczo, jeżeli weźmiemy pod uwagę treść orzeczenia w sprawie tej szwedzkiej, w sprawie UFAP, to tak naprawdę Trybunał zwrócił uwagę, że należy brać w takiej sytuacji przede wszystkim pod uwagę działalność prowadzoną przez spółkę, zwłaszcza tą działalność, z którą związana była szkoda wierzycieli. Akurat w tej sprawie UFAP tam chodziło o budowę bądź też remont hotelu i problemem były roszczenia podwykonawców czy też wykonawców tych robót, które to roboty zleciła spółka, więc Trybunał stwierdził, że zasadniczo ta działalność będzie nas interesowała z perspektywy odnalezienia miejsca, które wyznaczy nam jurysdykcję. No, w konsekwencji jurysdykcją w tej sprawie posiadał odpowiedni, właściwy sąd w Szwecji. No, tak przynajmniej to wynika z perspektywy Trybunału Sprawiedliwości. Myślę, że mecenas Kuźnicki będzie miał tu pewien komentarz, czy aby na pewno to orzecznictwo jest respektowane i istnieje wysoka znajomość tego orzecznictwa w krajach członkowskich w Polsce, bo z tego co kojarzę, ma pan doktor pewne doświadczenie w tym zakresie. Ale idąc dalej, proszę Państwa, czyli to mamy pierwszy jak gdyby problem jurysdykcji, czy dany sąd w danym państwie członkowskim w ogóle tą sprawą może się zająć. No, pewnie będzie istniała pewna naturalna
tendencja sądu w takiej sytuacji do odrzucania tego gorącego ziemniaka i próbowania pozbycia się problemu poprzez odrzucenie pozwu z tego powodu, że nie posiadam jurysdykcji, nie chcę się zajmować po prostu tą sprawą. No a rzeczywiście Bruksela 1 bis nie posiada takiego przepisu, nie znajduje się tam przepis, który by w bezpośredni sposób tą problematykę regulował. Ta regulacja prawa spółek na gruncie Bruksela 1 bis jest dosyć szczątkowa. Znajduje się w artykule 24, który w ogóle dotyczy problematyki podejmowania uchwał przez osoby prawne. Ten przepis też podlega różnym orzeczeniom i interpretacjom. Już tak nie wchodząc w szczegóły, jednym z takich ostatnich orzeczeń jest orzeczenie w sprawie E.ON, które akurat idzie w drugą stronę, bardziej rozszerzania zakresu zastosowania tego przepisu, ale to jest inna trochę problematyka. Przechodząc, żebym się nie rozgadywał, przechodząc do problemu prawa właściwego, czyli jeżeli mamy sytuację, w której spółka nie jest w stanie spłacić swoich wierzycieli, ci wierzyciele zwracają się wobec wspólników lub też innych funkcjonariuszy spółki o zapłatę, o naprawienie szkody z tego wynikłej. I ostatnim takim orzeczeniem, jeżeli chodzi o orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości, który tej problematyki dotyka, jest orzeczenie w sprawie BMA AG. I tak w dużym skrócie orzeczenie to zapadło na gruncie sprawy holenderskiej, mianowicie to, dlaczego to problem zrodził się w Holandii, tam była założona spółka, której babką, a więc tam jeszcze była spółka matka i dopiero spółka, tak zwana spółka babka, znajdowała się i założona była na terenie Niemiec. No i wierzyciele holenderscy w związku z tym, że ta spółka holenderska nie posiadała majątku, popadła w niewypłacalność, zwrócili się z roszczeniem, tak zwanym roszczeniem, które swoje źródło w prawie holenderskim ma w sprawie Petersgansen, zwrócili się do spółki babki, a więc spółki niemieckiej z roszczeniem o zapłatę. Tak? Czyli mieliśmy tutaj pewien rodzaj sytuacji, które szeroko możemy traktować jako przebicie zasłony, no tutaj jeszcze związanej z tym, że mamy strukturę koncernową pomiędzy tymi spółkami. No i jedno z zagadnień, bo tam powstało również problem jurysdykcyjny, pomimo tej sprawy UFAP, tutaj też zostały zadane pytania, czy sądy holenderskie, tam jeszcze była problema relacji pomiędzy Bruksela 1 bis a rozporządzeniem w sprawie jurysdykcji w sprawach upadłościowych i tak dalej, ale już nie wracając do tej problematyki, jak gdyby kolejnym problemem, jaki pojawił się na gruncie tej sprawy, które z praw będzie miało zastosowanie, a przede wszystkim jak należy sklasyfikować tego rodzaju roszczenie, czy jest to roszczenie z zakresu prawa spółek tego rodzaju, czy jest to roszczenie z zakresu prawa deliktów, czynów niedozwolonych, tak zwanych zobowiązań pozaumownych, a więc pojawił się problem, czy znajduje tutaj zastosowanie rozporządzenie Rzym II, czy też znajduje zastosowanie wyłączenie z artykułu 1 ustęp 2 bodajże litera D rozporządzenia Rzym II. Rozporządzenie Rzym II, może tak jeszcze wyjaśnię, dotyczy prawa właściwego dla zobowiązań pozaumownych, tam między innymi w artykule 4 jest ogólna podstawa dla określenia prawa właściwego w przypadku właśnie czynów niedozwolonych. I w dużym skrócie, proszę Państwa, ten sąd jednoznacznie nie rozstrzygnął tej sprawy. Z tego powodu głównie, zwłaszcza to lektura pozwala na taki wniosek, lektura opinii rzecznika generalnego w tej sprawie, że tak naprawdę sąd, który zadał pytania prejudycjalne w tej sprawie, sam jeszcze do końca nie określił, co jest źródłem tego roszczenia. To znaczy, czy ma ono swoje źródło w prawie spółek holenderskim, w prawie deliktów, czy też w prawie upadłościowym. Tak? To było w ogóle zagadnieniem, jak gdyby, które budziło wątpliwości zarówno sądu zadającego, odsyłającego, jak i również samego Trybunału. W związku z tym Trybunał nie rozstrzygnął jednoznacznie. W ślad za opinią Rzecznika Generalnego przedstawił tylko kryteria, tak naprawdę, które należy wziąć pod uwagę
mając na względzie tego typu roszczenia. No i te kryteria, no i powiem delikatnie, nie są do końca zadowalające. Generalnie wygląda to, proszę Państwa, w ten sposób. Jaki jest standard orzeczenia BMA AG? Jeżeli dane roszczenie wywodzi się z naruszenia obowiązku, którego źródłem należy odnaleźć w prawie spółek, to taka sprawa, takie roszczenie należy zakwalifikować jako element statutu personalnego spółki, czyli musimy poszukać prawa właściwego lex societatis. Jeżeli natomiast dane zachowanie, które podlega ocenie przez sąd krajowy i z którego to zachowania wywodzi się roszczenie, które szeroko ujmujemy jako forma przebicia zasłony korporacyjnej, znajduje swoje źródło w naruszeniu ogólnych zasad, w szczególności ogólnej zasady zakazu wyrządzania drugiej osobie szkody, czyli tej zasady neminem ladere, no to w takiej sytuacji należy uznać, że zastosowanie znajdzie rozporządzenie Rzym II, że takie roszczenie ma charakter deliktowy i w konsekwencji znajduje zastosowanie łącznik kolizyjny umiejscowiony w artykule 4 Rzym II, a więc prawa właściwego poszukujemy w kraju, w którym nastąpił bezpośredni skutek, bezpośrednia szkoda. Tak? Więc takie kryterium zastosował w sprawie BMA AG, które też, proszę Państwa, w jakiś tam sposób nawiązuje te kryteria i brak jednoznacznego rozstrzygnięcia do tego, że problematyka przebicia zasłony, pomijania osobowości prawnej, tak naprawdę nie ma charakteru jednolitego. I to trochę można powiedzieć, że Trybunał zauważa, mając na względzie wyjaśnienia sądu w tej sprawie. Tak? I w związku z tym nie jesteśmy w stanie jednoznacznie. Każda sytuacja może być inna i tak naprawdę musimy patrzeć, czy w danym porządku krajowym przebicie następuje właśnie poprzez odwołanie się do ogólnych zasad prawa deliktowego, tak jak u nas 415, czy też to przebicie następuje poprzez jakieś szczególne normy znajdujące się w prawie upadłościowym, no to w takiej sytuacji będziemy brali pod uwagę miejsce faktycznej działalności spółki zgodnie z tym rozporządzeniem w sprawie jurysdykcji w postępowaniu, jurysdykcji i prawa właściwego w sprawach upadłościowych, czy w ogóle tak naprawdę, czy problematyka nie dotyka na przykład prawa pracy, tak? I to, co doktor Kuźnicki tutaj przedstawiał, że w polskim systemie to tak właściwie 80% przypadku to jest pewna interpretacja norm prawa pracy, no bo jeżeli tak zakwalifikujemy daną formułę przebicia zasłony, no to musimy przejść na Rzym 1 tak naprawdę i artykuł 8 dotyczący prawa właściwego dla tych indywidualnych stosunków pracy, tak? I tam jest po prostu miejsce wykonywania pracy jest co do zasady łącznikiem w takich sytuacjach, więc to generalnie, proszę Państwa, więcej jest tak naprawdę pytań na gruncie, no może nie jurysdykcji, tam już tak w szczególności, że normy jurysdykcyjne pozwalają na trochę szerszą swobodę interpretacyjną. Tam nie staramy się tak naprawdę aż tak bardzo znaleźć ten jeden właściwy porządek prawny. No to już na gruncie prawa właściwego no, tutaj więcej jest, jak sami zauważyliście z mojej wypowiedzi, pytań i ja akurat nad orzeczeniem BMA AG siedzę mniej więcej od listopada i tak no, czasami wydaje mi się, że wiem, o co chodzi w tym orzeczeniu. Dzisiaj chyba bardziej mi się wydaje, że wiem, no pewnie jutro już będzie trochę gorzej, bo znowu dojdą jakieś dodatkowe przemyślenia, więc tak naprawdę tak z perspektywy procesowej, praktycznej, stopień niepewności, jaki jest związany z jurysdykcją i prawem właściwym w tych sprawach takich międzynarodowych, gdzie dana korporacja, dana spółka działa w wielu obszarach, w wielu krajach, no jest na tyle wysoki, że jak gdyby dodaje nam jeszcze dodatkowe argumenty, żeby może dać sobie spokój z takim przebiciem, może, że tak powiem, machnąć ręką czasami jako osoba poszkodowana i raczej nie próbować swoich sił w takich sytuacjach, chociaż wielość spraw i tak naprawdę wzrastająca ilość również spraw pojawiających się przed Trybunałem Sprawiedliwości świadczy o tym, że jednak uczestnicy takich postępowań czy też
czy podmioty europejskie nie są aż tak bardzo zniechęcone. Dobrze, zaczynam się, proszę Państwa, rozgadywać. To tyle, co chciałem na ten temat przynajmniej powiedzieć. Panie doktorze, dziękuję. Jakby moja refleksja na tym orzeczeniem jest taka, że no, sąd tam tak naprawdę mówi, słuchajcie, no trzeba szyć na miarę konkretnego przypadku, tak, prawo właściwe, no bo i moim zdaniem słusznie, bo znowu, jak zobaczymy, jak popatrzymy na doktrynę przebicia zasłony korporacyjnej w tych systemach prawnych, gdzie ona rzeczywiście jest stosowana i gdzie mamy bogate orzecznictwo, no to wychodzi na to, że możemy znaleźć orzeczenia w zasadzie z każdej dziedziny prawa. Tak? W amerykańskim Westlaw jest ponad 15 tysięcy orzeczeń poświęconych doktrynie przebicia i znajdziemy tak, znajdziemy orzeczenie dotyczące na przykład sądów pracy, znajdziemy orzeczenie nawet na poziomie Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych, jest na przykład taki wyrok United States versus Best Foods, gdzie sprawa dotyczyła sprawy ochrony środowiska, tak? Są sprawy, które dotyczą nawet zasad etyki, tak? Pojawia się pytanie, kto jest naszym klientem? Kto jest klientem kancelarii? Czy spółka matka, czy może spółka zależna? I tutaj też może się pojawić problem pominięcia osobowości prawnej spółki kapitałowej, więc może te niejednoznaczna odpowiedź Trybunału w tym zakresie jest jedyną prawidłową odpowiedzią, którą przy stosowaniu tej koncepcji przebicia zasłony korporacyjnej mogliśmy uzyskać od Trybunału w tych okolicznościach. Ale to tylko taka moja krótka dygresja. Teraz tak, czy prelegenci mają jeszcze jakiś komentarz, pytania, chcieliby coś może jeszcze dodać do swojej wypowiedzi poza tym, co już powiedzieli, coś skomentować? Bo jeżeli nie, to przejdziemy do pytań uczestników naszego spotkania. Dobrze, to jak widzę nie ma, także czekamy na pytania, tak? Jak rozumiem, można pytania zadać na czacie lub po prostu można włączyć mikrofon, kamerkę i zadawać nam pytania. Pani Maju, tak? Dobrze powiedziałem? Tak, tak, jak najbardziej. Forma dowolna, także zachęcam Państwa do skorzystania z tej okazji. Mamy tutaj osoby, które zajmują się tematyką dzisiejszego spotkania, więc warto zapytać, jeśli są jakiekolwiek pytania lub wątpliwości po dzisiejszej dyskusji. Wygląda na to, że nie ma żadnych pytań w tym momencie. To ja może miałbym jedno pytanie. Kasper Skoczyła, czwarty rok Uniwersytet Jagielloński. Tutaj pierwsze pytanie jest takie, bo mówił, z tego co pamiętam, pan Kuźnicki, że jednym z pierwszych państw, które najbardziej to rozbudowały, były Stany Zjednoczone. To mam takie pytanie może bardziej historyczne. Aczkolwiek z czystej ciekawości, kiedy się pierwszy raz zorientowano, że rzeczywiście te spółki kapitałowe tworzą takie niebezpieczeństwo wykorzystania tego ograniczenia odpowiedzialności w nieuczciwy sposób? Dobrze. Odpowiedź jest dość prosta. Dokładnie wtedy, kiedy zaczęła się kształtować zasada włączonej odpowiedzialności wspólnej. To jest XIX wiek, tak? Czyli w XIX wieku spółki zaczęła się pojawiać zasada wyłączonej odpowiedzialności wspólników, która była stopniowo wprowadzana do poszczególnych stanów. I pierwsze orzeczenia w tym zakresie w zasadzie są z XIX wieku, tak? Czyli orzecznictwo dotyczące przebicia zasłony korporacyjnej pojawiło się w zasadzie równolegle do stopniowego wprowadzania do poszczególnych stanów zasady włączonej odpowiedzialności wspólników, bo
Bo nie jest tak, że konstrukcja, czyli pomysł na to, żeby wspólnicy nie ponosili osobistej odpowiedzialności za zobowiązania, była od zawsze, odkąd powstała spółka. Natomiast ta zasada historycznie się kształtowała i w przypadku Stanów Zjednoczonych stan Kalifornia przykładowo wprowadził zasadę wyłączonej odpowiedzialności wspólników dopiero chyba tam w 1911 roku, czyli Kalifornia żyła z zasadą solidarnej odpowiedzialności, która jest znana chociażby u nas w spółkach osobowych w zasadzie przez cały XIX wiek. Ale tak jak mówię, orzecznictwo w zasadzie pojawiło się od razu. Początek XX wieku już mieliśmy pierwsze opracowania tak naprawdę, które dotyczyły koncepcji przebicia zasłony korporacyjnej. No i rzeczywiście obecnie w Stanach uważa się, że jest to jedna z najczęstszych podstaw sporów korporacyjnych. Myślę, że więcej sporów jest z zakresu odpowiedzialności członków zarządu, koncepcji Business Judgment Rule, ale tych orzeczeń dotyczących przebicia jest bardzo dużo. Okej, dziękuję za odpowiedź. I mam od razu drugie powiązane pytanie, bo tutaj w momencie mówienia o tym pojawiło się takie sformułowanie, że jedną z przesłanek jest tak jakby całkowita kontrola nad spółką i mi się zaświeciła trochę czerwona lampka, bo jak słyszę zawsze absolut w prawie, to musi się zaświecić czerwona lampka, więc pytanie, co to znaczy ta całkowitość? To znaczy, jak ją rozumieć, czy są na ten temat jakieś orzeczenia, czy można by rozwinąć ten temat tej całkowitej kontroli, bo czy to oznacza, że ma się absolutną większość w Radzie Nadzorczej, czy jakby, czy jest się większościowym udziałowcem, jakby na czym polega ta całkowitość kontroli? Nie ma całkowita kontrola, tak? Sądy do tego podchodzą różnie, tak? Albo w zupełności całkowita kontrola, albo nie ma całkowita kontrola. I sądy amerykańskie powiedzą, wszystko będzie zależało od okoliczności danego przypadku. Jest robiona tak naprawdę lista pewnych czynników, które mogą o tym decydować. Jakby nie ma zamkniętej listy. Może o tym decydować unia personalna we władzach spółek, tak, jeżeli mamy grupę kapitałową, wspólna siedziba, wspólni pracownicy, wspólny numer telefonu. Więc tych przesłanek jest tak naprawdę bardzo, bardzo. Nie ma jednego zamkniętego katalogu, który by stwierdzał, że jest ta całkowita kontrola nad spółką. Więc zamkniętego katalogu przypadków nie znajdziemy. Okej, rozumiem. Dziękuję bardzo za odpowiedź. Są jeszcze jakieś pytania? Bo na czacie nic nie widzę, ale jeśli mają Państwo pytania, to zachęcam właśnie do zadania ich bezpośrednio tutaj z kamerką. Dzień dobry. Paweł Szumowski, radca prawny. Ja mam takie pytanie, które może jest mocno praktyczne i oparte o taki konkretny stan faktyczny, ale może jakoś przybliży to zagadnienie. Otóż chodzi mi o sytuację, w której wspólnik wykonując swoje uprawnienia korporacyjne, na przykład poprzez wypłatę zysku, chodzi mi tu konkretnie właśnie o wypłatę zysku, doprowadza do, no już w skrajnych wypadkach do niewypłacalności, ale w mniej skrajnych wypadkach jednak doprowadza do zmniejszenia płynności spółki. Czy w panów ocenie tego rodzaju właśnie wykonanie tych uprawnień mogłoby stanowić podstawę, czy mogłoby stanowić pewnego rodzaju właśnie przyczynek do uznania, że takie zachowanie stanowi delikt i w związku z tym taki wspólnik mógłby być odpowiedzialny później osobiście właśnie na przykład na podstawie artykułu 415. Dziękuję. To nie wiem, może tym razem mecenas Łysek albo doktor Mucha, ktoś chciałby odpowiedzieć na to pytanie? No, to pewnie, jak to zawsze, diabeł tkwi w szczegółach i ciężko powiedzieć, nie znając dokładnie
dokładnie historii tej sprawy. To znaczy, mówiąc od razu mówiąc, oczywiście bierzmy pod uwagę, powiedzmy, lata covidowe, prawda, kiedy wyniki jednego roku i pandemia zmieniły, czy pandemia zmieniła dynamikę zupełnie przedsiębiorstw. I w ramach tych sytuacji właśnie wspólnicy, którzy prowadząc swoje biznesy, osiągali bardzo dobre wyniki, a w kolejnych latach wiedzieli już, tak, że mówiąc kolokwialnie, ich biznes się zwija i zastanawiali się, co robić z takimi zyskami. Ja wiem, że tutaj akurat przepisy kodeksu spółek handlowych w odniesieniu do prostej spółki akcyjnej zawierają przepisy, które zabraniają zarządowi wypłaty zysku, tak, jeśli miałoby to doprowadzić do niewypłacalności. Jest tutaj taki wyłom, natomiast w przypadku czy spółki z o.o., czy w przypadku spółki akcyjnej tego rodzaju ograniczeń ja przynajmniej nie znajduję, ale wiadomo, to nie jest tego rodzaju perspektywa problemu. Dziękuję. No tak, tylko tutaj pojawia się ten pewien problem, że prawda, to nie jest tak, rozumiem, że spółka została wykorzystana jako mechanizm do od początku do pokrzywdzenia wierzycieli, czy właśnie wyrządzenia szkody, tylko to jest forma, rozumiem, zarządzania ryzykiem tego, że trzeba będzie z tego zysku coś sobie uszczknąć. Zatem pewnie delikt należałoby rozważać, ale no z jakąś tam dozą, powiedziałbym, ostrożności mimo wszystko. To ja może jeszcze dodam pytanie, czy takie, bo tak, generalnie doprowadzanie, wyprowadzanie majątku ze spółki, która doprowadzi chociażby do tej unicestwienia spółki, o tym mówił dr Mazur w systemie niemieckim. Czyli tak, jeżeli wyprowadzimy cały majątek, wiemy o tym, że doprowadzi to do pokrzywdzenia wierzycieli, wspólników, znaczy jeżeli taka była motywacja wspólników, ja sobie nie wykluczał, jakby znowu z tym zastrzeżeniem, że musielibyśmy poznać dokładnie okoliczności sprawy, krąg wierzycieli, motywacje wspólników. Pytanie, czy z uchwałami było wszystko w porządku, czy rzeczywiście w ogóle podjęcie uchwał w sprawie wypłaty zysku, bo ograniczenia w spółce akcyjnej są, jeżeli chodzi o możliwości wypłaty dywidendy. Więc znowu, no, pytanie właśnie, czy to była spółka z o.o., czy to była spółka akcyjna, czy uchwała była zgodna z prawem. Ja bym nie wykluczał, chociaż oczywiście sytuacja, od razu mówię, ekstremalnie trudna, pewnie z punktu widzenia skuteczności takich roszczeń. Ja też mogę? Ja jeszcze... Dobra. Może doktor Mazur? Tak. Właśnie też tak przysłuchiwałem się i ja tu jestem jeszcze bardziej sceptyczny ze względu na przykład na przepis 301 paragraf 4 w zakresie spółki akcyjnej, który mówi, że wspólnicy są zobowiązani jedynie do świadczeń określonych w statucie, jeszcze biorąc pod uwagę paragraf 5, który mówi, że nie odpowiadają za zobowiązania spółki, więc moim zdaniem de lege lata w prawie polskim nie da się wykazać bezprawności, jeżeli wszelkie w przypadku takiego działania, jeżeli transfery dokonywane są z zachowaniem zasad kodeksu spółek handlowych, a więc jeżeli wypłata zysku nie narusza przepisów 348 w spółce akcyjnej czy przepisów regulujących wszelkie transfery o charakterze korporacyjnym w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, to znaczy, że są one zgodne z prawem, a ze względu na jakby cechę spółek, którą przyjął polski ustawodawca i brak dodatkowych obowiązków, trudno mówić, że bezprawne jest to, że dokonując transferu wspólnik nie myślał o innych interesariuszach, skoro nie ciąży na nim taki obowiązek, więc wymagałoby to pewnie jakiejś zmiany filozofii w podejściu do spółki, o którym to zmianie tutaj mówimy, ale moim zdaniem de lege lata jest to całkowicie niemożliwe. To ja jeszcze tylko słówko komentarza, bo są takie głosy i być może to jest ewentualnie
ścieżka, którą można rozważyć, o ubezpiecznianiu uchwał spółek kapitałowych skargą pauliańską. Jest to temat nieoczywisty i tak naprawdę na odrębną dyskusję. Natomiast być może to jest jakiś środek, który może tutaj zapewnić wierzycielowi ochronę. Czyli jeżeli jeszcze, ja mogę dodać, to znaczy, żeby wykreować taką odpowiedzialność, to musielibyśmy stwierdzić tak generalnie taką odpowiedzialność, że istnieje jakiś obowiązek należytej staranności lub już nie mówiąc lojalności wspólników wobec wierzycieli spółek. Takiego obowiązku nie ma generalnego. Pytanie, czy z ogólnej zasady zakazu szkodzenia, tak jak to w nawiązaniu do sprawy BMA. Zresztą ona może trochę dawać pewną odpowiedź na pana mecenasa pytanie, bo tam to roszczenie było kreowane na tej zasadzie, że spółka babka regularnie dokapitalizowywała w przeszłości spółkę holenderską, tak? Czyli zrodziła wśród wierzycieli pewne przekonanie, że będzie działać w określony sposób w przyszłości, prawda? I na tej podstawie było kreowane roszczenie, że naruszona została pewna więź prawna, która zrodziła się pomiędzy spółką babką a wierzycielami spółki wnuczki, prawda, w takiej sytuacji. Więc no, pytanie, jakie było zachowanie tak naprawdę, bo jeżeli na przykład wspólnik czy akcjonariusz jakiś większościowy przychodzi do wierzycieli i mówi im, że słuchajcie, wiem, że są problemy, natomiast my dofinansujemy spółkę albo nie będziemy drenować tej spółki. No to w mojej ocenie takie, tego rodzaju oświadczenie może być pewną podstawą do pociągnięcia takiego wspólnika do odpowiedzialności na zasadach 415, jakieś naruszenie zasad współżycia społecznego. To tak też nawiązując do takiej sprawy, którą ja mam w głowie akurat, mianowicie tylko tutaj chodzi o członków zarządu, ale trochę zmienię ten stan faktyczny. No, mam spółkę deweloperską, tak, która ma problemy z zakończeniem inwestycji. Przychodzi do osób, które kupiły. Te pytają, kiedy będą oddane mieszkania. Na co główny inwestor odpowiada: słuchajcie, będą za miesiąc oddane, bo ja dosypię jako inwestor pieniędzy do spółki. Nie dosypuję, spółka upada. Tak? I w takiej sytuacji ja bym jednak próbował, przynajmniej przez 415, a czy sądy podzielą tutaj możliwość pociągnięcia wspólnika do odpowiedzialności, no to jest inne zagadnienie, prawda? Nie znam takiego orzeczenia w każdym razie. Bardzo dziękuję wszystkim panom za odpowiedź. Ja najbardziej się skłaniam do chyba zdania doktora Mazura. Też kiedyś jak analizowałem taką sytuację, to też nie znalazłem takich przesłanek, aczkolwiek wydaje mi się, że tutaj odpowiedź mecenasa Łyska jest też bardzo, bardzo ciekawa. Też bardzo panu dziękuję za tą odpowiedź. Ja zastanawiałem się po prostu nad sytuacją, w której dla przykładu istnieje kowenant w umowie finansowej, prawda? Spółka ma kredyt obrotowy i jednym z kowenantów jest właśnie określony procent czy zakaz wypłaty zysków, prawda? Natomiast później w wyniku podjęcia przez wspólnika uchwały o wypłacie zysku, ten kowenant jest naruszany. No ale zakładam, że to jest trochę inny problem, bo tutaj mamy umowę kredytu, tak? Więc zasady odpowiedzialności w zakresie naruszenia tej umowy mamy określone, tak, na innej podstawie, a ewentualnie szkoda, która na rzecz banku byłaby wygenerowana poprzez brak możliwości spłaty kredytu, być może na podstawie tego artykułu 415 mogłaby być dochodzona. Wiadomo, to jest przykład czysto akademicki, dlatego nie oczekiwałem konkretnej odpowiedzi, ale bardzo dziękuję za wszelkie wskazane kierunki. Również dziękujemy za to ciekawe pytanie, które wywołało dyskusję. Dobry wieczór, czy ja mogę zadać pytanie? Dobry wieczór, tak, zapraszamy. Dziękuję. Ja miałem, to pytanie poprzednie było bardzo interesujące.
Ale ja miałem pytanie troszeczkę też z tym powiązane, ale tak naprawdę też z zupełnie inną stroną, odwrotną do poruszonej tematyki, to jest nie odpowiedzialności wspólników, ale roszczenia danych wspólników. Roszczenie o doprowadzenie wobec danego podmiotu, o doprowadzenie przez ten podmiot do stanu niewypłacalności. Mianowicie, czy wyobrażacie sobie Państwo taką sytuację, że dany wspólnik, udziałowiec bądź akcjonariusz może wystosować roszczenie do członka zarządu bądź całego zarządu za doprowadzenie do stanu niewypłacalności tej spółki. A są to takie jakby rozumowania. Dało mi takie orzeczenie sądu, w którym widziałem, że dany akcjonariusz kierował roszczenie do Skarbu Państwa za doprowadzenie do stanu niewypłacalności tej spółki, a to chodziło o wydanie decyzji ustalającej odpowiedzialność, zobowiązanie podatkowe, które w ostateczności okazało się niezgodne z prawem, a które przelało czary goryczy i doszło do ogłoszenia podwójnej spółki. I no, bazując na tym wyroku, to zacząłem sobie myśleć, że tak naprawdę można byłoby skonstruować takie roszczenie w praktyce, no, nie do każdego podmiotu, ale do takich, które faktycznie mogłyby doprowadzić do takiej sytuacji. Panie Pawle, bo tutaj mamy odwrotną sytuację, tak? To nie jest roszczenie jakby osoby trzeciej w stosunku do wspólnika z pominięciem spółki, tak. Tylko roszczenie, czyli jakby odwrotne przebicie, odwrotne, można powiedzieć, pytam, tak? No. Z kierunku wspólnika do członka zarządu, ja bym tu szukał podstaw odpowiedzialności jednak w odpowiedzialności członków organów, tak? Czyli jeżeli ktoś działał przykładowo niestarannie, pytanie, czy nie szukać w tej sytuacji, pytanie, czy my raczej nie powinniśmy szukać odpowiedzialności na gruncie artykułu w spółce ZO 293 nie. KSK, 483 KSK jeżeli nawet nie mamy jakby konkretnego przepisu prawnego, no to po nowelizacji z października możemy powiedzieć, że ktoś nie dochował należytej staranności w takim przypadku. No i może tutaj szukać podstaw odpowiedzialności, ale nie wiem, może... Te artykuły nie stanowią podstawy tej odpowiedzialności. 293 stanowi o odpowiedzialności wobec spółki, a tutaj mówimy o roszczeniu indywidualnego wspólnika. No, okej. Okay. I tu do czego pan się odnosi, to jest właśnie też bardzo szeroka tematyka szkody pośredniej. To orzeczenie, o którym pan wspominał, chyba jest to orzeczenie Sądu Najwyższego, w którym faktycznie względem spółki była wydana niekorzystna interpretacja podatkowa i to jest jeden z mniejszych przypadków, w których sądy uznały, że wspólnikowi należy się odszkodowanie za szkodę polegającą na utracie wartości przez spółkę, mimo że faktycznie poszkodowanym była sama spółka. Natomiast tamto orzeczenie zostało wydane na gruncie, w ogóle tam sąd sięgał do artykułu chyba 79 czy któregoś konstytucji, czyli do odpowiedzialności Skarbu Państwa. Nie było to stricte na gruncie 415, gdzie mamy prawdopodobnie w prawie polskim zasadę bezprawności względem bezpośrednio poszkodowanych i bardzo trudną tematykę, w jakim zakresie jesteśmy w stanie naprawiać szkody pośrednio poszkodowanych, a akcjonariusze są poszkodowani jedynie pośrednio. Więc jeżeli przyjmiemy za częścią doktryny, że charakter że odpowiedzialność pośrednio poszkodowanych ma charakter wyjątkowy i obejmuje na przykład osoby najbliższe, osoby, które doznała ciężki uszczerbek na zdrowiu lub też śmierć, to uznamy, że osoby pośrednio poszkodowane nie są w stanie być objęte roszczeniem odszkodowawczym, ale jest to temat naprawdę długi i też fascynujący. Ja tutaj tylko przyłączę się do tego, co mecenas Kuźnicki powiedział i pewnie raczej starałbym się tutaj porozmawiać z syndykiem, aby rozważył dochodzenie roszczeń od członka zarządu, ewentualnie zastanowił się nad tym, czy członek zarządu miał przy okazji, prawda, polisę, czy nie można by było tutaj ubezpieczyciela pociągnąć do odpowiedzialności, no bo znowuż tu
tu wracamy i to jest ta dyskusja, na czym miałaby polegać w takim razie ta szkoda tego wspólnika, tak? Czy to była kwestia spadku wartości akcji, tak, dywidendy, którą miał dostać, ale nie dostał, no to tutaj myślę, że chyba jednak tym bardziej prawdopodobnie skutecznym kierunkiem byłoby roszczenie spółki, tutaj rozumiem działającej, za którą będzie tak naprawdę działał syndyk, przeciwko członkowi zarządu. Tak, jeszcze może jedno słowo, bo to jest szkoda pośrednia albo refleksowa też. To pojęcie jest używane w doktrynie, no i tak, znaczy nie pamiętam dokładnie, ale raczej doktryna i orzecznictwo, zresztą zauważył, raczej negatywnie podchodzi do tej problematyki, chociaż na gruncie tego prawa koncernowego naszego nowego mamy 21.13 obecnie, który wspomina o właśnie możliwości dochodzenia szkody refleksowej. Tyle, że to jest szkoda, tutaj się wyraża poprzez wartość obniżenia wartości udziałów lub akcji i w tym zakresie jest możliwość dochodzenia odszkodowania. To tak tytułem dodania do tego, co zostało powiedziane. Dobrze, ja dziękuję serdecznie za udzieloną informację. Pani Maju, bo chyba kończy nam się czas z tego, co rozumiem. Tak, wydaje mi się, że już tak, bo przewidywaliśmy, że dzisiejsze spotkanie potrwa 1,5 godziny. Dalsze dyskusje będą pewnie między 1,5 godziny a 2 godzinami, ale tak dzisiaj celowaliśmy akurat w 1,5. Także jeśli nie ma już pytań, a nie widzę już żadnych pytań, więc wydaje mi się, że możemy zmierzać ku końcowi. Pragnę bardzo podziękować naszym dzisiejszym prelegentom za dzisiejszą dyskusję, a także podziękować uczestnikom, którzy wytrwali z nami do końca, a nawet zadali sporo ciekawych pytań podczas sesji Q&A. Także bardzo się cieszę, że dzisiejsze spotkanie można zaliczyć do udanych i zapraszam w przyszłym tygodniu, ten sam dzień, czyli czwartek, ta sama godzina, czyli 18, na dyskusję dotyczącą polskiego rynku fuzji i przejęć. Dziękuję Państwu bardzo i życzę spokojnego wieczoru. Ja również wszystkim bardzo dziękuję. Dziękuję prelegentom, dziękuję Akademii i do zobaczenia.